Brytyjczycy ściągną kłopoty na Polskę. Tak można było w skrócie podsumować wizję przepowiedniej Jasnowidza Jackowskiego. To, co zrobią Brytyjczycy w Polsce, będzie odbijać się czkawką, tutaj w Polsce, przez to Polska będzie atakowana militarnie. Co takiego zrobią Brytyjczycy w Polsce? co będzie mieć charakter międzynarodowy. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jaczkowskiego dotyczącej Polski, dotyczącej Wielkiej Brytanii. No i w skrócie można by powiedzieć, że Brytyjczycy ściągną tutaj no, katastrofę na Polskę, ściągną kłopoty, chociaż wiadomo, że Polska ma dobre relacje z Wielką Brytanią, tak, i tutaj mnóstwo. Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii, ale tu wszystko w tle jest wojsko, w tle jest praktycznie broń, sprzęt wojskowy, wojna i tak dalej. No i tutaj wstrząsająca właśnie wizja przepowiednia Stanowidza Jackowskiego, który mówi w ten sposób, tak, że w Polsce będą mieć miejsca lądowania dla samolotów wojskowych brytyjskich, dla brytyjskich samolotów wojskowych. To będzie międzylądowanie. Te samoloty tutaj po prostu będą przelatywać przylaty na jakiś po prostu lotnisko, czy na przykład, nie wiem, będą uzupełniać tutaj rakiety, czy na przykład tutaj będą uzupełniać paliwo. Natomiast, jakby kwestia. Międzynarodowa, czyli te, te samoloty będą lecieć dalej, będą zaangażowane w jakieś działania militarne. Natomiast inne państwo uzna, że po prostu Polska, Polska jest tak naprawdę sprzymierzeńcem Wielkiej Brytanii i uzna to za też działania militarne wymierzone przeciwko temu państwu. tak, I tym samym Polska zostanie zaatakowana dwukrotnie. Miałaby Polska zostać zaatakowana wojskowo. Miałaby Polska zostać zaatakowana po drugim takim ataku. To przestraszy Polaków. Polaków, mnóstwo Polaków opuści Polskę. Tak brzmi ta wizja przepowiednia jasnowidza Cykowskiego, tak? Czyli Polska, tutaj lądowanie dla samolotów wojskowych brytyjskich, międzylądowanie. Polska zostanie oskarżona o udział w wojnie, chociaż nie będzie uczestniczyć bezpośrednio, ale przez to, że właśnie daje zgodę na to, żeby te samoloty wojskowe lądowały w Polsce. I to doprowadzi do tego, że Polacy będą uciekać z Polski, tak? Polacy będą uciekać nagle, tak? To definiuje Jasnowic Jackowski. To nie będzie tak, że to będzie jakaś decyzja przemyślana, że rodzina siądzie przy stole, tak? I powiedzą, no nie musimy mieć za granicę, bo tam są lepsze zarobki, i tu przyszłość tego. Nie, nie, to będzie praktycznie ucieczka z dnia na dzień. Pakowanie się, praktycznie opuszczanie kraju jak najszybciej, w popłochu. Ja zawsze mówię w ten sposób, no bo ja już przedstawiam jakieś taką przepowiednię na temat tego, że właśnie Polacy będą opuszczać Polskę, że to będzie taka troszeczkę zasada, jak przykład taki, jak po prostu to miało miejsce w latach 80 jeśli chodzi o Czarnobyl, tak, że tak po prostu Polacy będą opuszczać Polsk, Polskę, może niedostownie, nawet nie musi, o, nie musi tu chodzić o kwestię skażenia atomowego, ale że po prostu Polacy będą opuszczać, że Polacy po prostu będą właśnie opuszczać tutaj Polskę nagle, tak, czyli to nie będzie jakaś kwestia przemyślana, i tak dalej, że chcą po prostu wyjechać, tylko będzie to decyzja nagła, tu i teraz. Tak to definiuje Snowic Jackowski. No i teraz pytanie jest najważniejsze takie. No dobra, tutaj ta przepowiednia, ale to w takim razie to, e, gdzie te samoloty miałyby lecieć, tak? Czy one miałyby lecieć i uczestniczyć w wojnie Rosja kontra Ukraina? I na przykład samoloty Wielkiej z Wielkiej Brytanii, samoloty Rafu, który miałby po prostu. Międzylądowanie w Polsce i następnie by walczyły tutaj ze stroną rosyjską na terenie Ukrainy i wtedy co Rosja by wypowiedziała wojnę Polsce, tak i zaczęła atakować Polskę. I to jest pierwsza sprawa. Czy inna sprawa? Samoloty brytyjskie, które zaangażowałyby się w wojnę tutaj na Bliskim Wschodzie, i te samoloty miałyby właśnie międzylądowanie, i te samoloty miałyby właśnie międzylądowanie tutaj właśnie w, w Polsce. Tak, a więc samoloty, które by uczestniczyły w wojnie na Bliskim Wschodzie, bo pamiętam, przedstawiałem taką przepowiednię. Jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o Izrael, że na pomoc Izraelowi pójdą też wojska zagraniczne, w tym po prostu wojska brytyjskie, amerykańskie, przede wszystkim myśliwce, tak, które po prostu przyjdą z pomocą, z ocieczą Izraelowi. To wtedy co, na przykład kraje arabskie by uzna, uznały na przykład Polskę, o nie, ta Polska jest zła, niedobra, bo Polska daje zgodę na to, żeby samoloty, na przykład myśliwce brytyjskie miały międzylądowanie i wtedy po prostu kraje arabskie uznają Polskę za wrogiego, tak, za wrogi kraj, tylko z drugiej strony to jakby te kraje miałyby zaatakować Polskę, znaczy w Wiadomo, dzisiejszy czas, a to jest możliwe, tak są różnego rodzaju po prostu broni, czy rakiety hipersoniczne i tak dalej. No, ale wydaje się, że tutaj to by bardziej się odbywało w sposób taki, z prędzej zamachy terrorystyczne, tak. Znaczy, ja bym nie chciał, że takie by to się odbywało, tylko robimy taką analizę, jak to by mogło wyglądać, tak? To prędzej chyba po prostu zamachy, no, bo nie wydaje mi się, żeby po prostu rakieta została wystrzelona z terenu Bliskiego Wschodu, która miałaby zaatakować Polskę, czy na przykład nie wiem, samolot myśliwiec miałby przelecieć po prostu, przylecić z Bliskiego Wschodu do Polski zaatakować zatakować. Polskę. Bardziej to byłaby kwestia chyba tego, że zaangażowanie Polski, jeśli chodzi o wojnę Rosja kontra Ukrainę. Kontra Ukraina, tak, i tu, że po prostu Polska dałaby zgodę na to, żeby te samoloty mogły tutaj lądować, tak, żeby te samoloty mogły właśnie tutaj lądować, te myśliwce, które następnie miałyby atakować na przykład wojska rosyjskie na terenie Ukrainy, tak, na terenie praktycznie Ukrainy. To po prostu, czy Putin, czy jakiś inny przywódca, tak, wyszedłby wtedy na mównicę, tak, i powiedziałby w ten sposób, że Polska też jest tutaj tak, po prostu, że Rosja wypowiada wojnę Polsce, bo Polska atakuje tutaj żołnierzy rosyjskich znajdujących się na terenie Ukrainy. Poprzez to, że daje zgody zielone światło, żeby e, e, samoloty myśliwce brytyjskie miały międzylądowania na terenie Polski, na przykład tam dopełniły tutaj paliwo, tak, czy dolały po prostu paliwo pod korek, zalały, czy na przykład e, uzbroiły się w rakiety i tak dalej, tak, e, sprzęt, e, tam były doposażone w sprzęt wojskowy, tak. Z drugiej strony, to mogłoby być też racjonalne, bo patrząc też, że ostatnio była podpisana umowa, chociaż jest to po prostu e, pojęcie na wyrost. Tak, umowa pomiędzy Polską a Ukrainą na temat współpracy i pomocy, tak? E, no, ja bym powiedział w ten sposób: no, umowa to jest zawsze rzecz dwustronna. Ty mi coś, ja tobie coś, tak? A tutaj po prostu jest tylko to, co Polska zrobi w stosunku do Ukrainy, a z, co Ukraina zrobi dla Polski, to raczej tam nic nie ma, tak? Czyli to taka umowa, ale chyba jednostronna. Tak? to to się chyba tak nawet nie nazywa umowa, bo tak powiedział, umowa to ma charakter dwustronny, no ale przyjmijmy, że to jest taka umowa jednostronna, co my tylko Ukraina, a Ukraina nie ma żadnych zobowiązań, obowiązków wobec Polski, tak? No więc tutaj, czyli to by była kwestia pewnie tego, czyli wtedy Putin czy jakiś inny przywódca zaatakowałby właśnie po prostu Polskę, czy na przykład dwa, dwie, 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 dwa miejsca w Polsce i po tym drugim ataku to by wystraszyło Polaków, i Polacy by opuścili kraj, opuściliby praktycznie Polskę, byliby przerażeni. Tylko z drugiej strony, taki duży atak to by musiał być bar, naprawdę bardzo duży, spektakularny atak, który naprawdę musiałby spowodować, że dużo ludzi opuściłoby Polskę, tak? Jakieś gigantyczne zniszczenia. No, raczej nie mówię, że broń atomową, bo to jest raczej mało prawdopodobne, chociaż nie wykluczone, tak? Bo jak przedstawiam przepowiednie, to raczej to nie ma takiej informacji, żeby broń atomowa spadła na Polskę, została zrzucona, no też tak spadła, tak? spaść, to może ci jabłko z drzewa, nie, po prostu to byłoby wtedy celowe działanie zostałaby zrzucona po prostu na Polskę e, broń atomowa. Natomiast to musiałoby być jakieś gigantyczne straty, bardzo dużo ofiar, co by wystraszyło Polaków, ludzi, żeby właśnie tutaj opuścili Polskę, tak? W takim sensie. Bo na przykład mieliśmy tutaj te dwie rakiety w przewodowie, które spadły, tak? Czy tam e, e, te rakiety, czy rakieta jednak w przewodowie, która spadła, zabiła tych dwóch rolników Bogu Ducha winnych, tak? E, no to potem była kwestia, że ta rakieta była ukraińska i tak dalej, no mniejsza z tym, tak? W każdym razie, czy to spowodowa jakiś poporze, czy nagle po prostu Polacy zaczęli opuszczać kraj? Nie. E, czyli tutaj takie dwa ataki Rosji na Polskę potencjalne, gdyby one spowodowały śmierć kilku czy kilkunastu osób, na pewno byłoby przerażenie, część ludzi by opuściło Polskę. Natomiast czy to by było tak, że po prostu Polacy by masowo opuszczali Polskę? No chyba nie, chociaż kto wie, tak. No też jest aspekt po prostu psychologiczny, tak, bo mogło być, że na, na, na razie zginęło kilka czy kilkanaście osób, a potem może na przykład setki czy tysiące, tak. Oczywiście każda śmieć jest to gigantyczna strata, tak. Natomiast mówimy to w kontekście, wszystko po prostu analizy działania wojennych, tak. Yy, w takim kontekście, tak. No, jak spadły te po prostu rakiety w przewodowie, to czy ludzie po prostu rzucili wszystko i uciekli z Polski, tak? Nie, sprzedali dom, firmę, e, zabrali rodzinę po prostu pod pachę i wyjechali z Polski, no nie. Na pewno jest tam obawa strach na wschodzie Polski, ale e, tutaj być może tam ludzie po prostu zmieniają swoje plany i tak dalej, czy opuszczają tam te tereny, może to tak nie, nie dzieje się na skalę masową, tak, ale pod kątem n, n, tutaj tak, w różnym okresie czasu. Natomiast y, y, tutaj musiały być jakieś gigantyczne. Strany. Chociaż ja przedstawiałem taką przepowiednię swego czasu, pamiętam, że byłby duży atak Rosji na Polskę, chyba na Warszawę dokładnie. Pewna dzielnica miałaby zostać zniszczona, pewna część Warszawy, co miałoby doprowadzić nawet do tego stopnia, że władze Warszawy, ale też po prostu prezydent Polski, który wtedy by rządził, bo to była przepowiednia na parę lat do przodu, opuściłby po prostu pałac prezydencki prezydent, czy pani prezydent, tak, czy prezydent, w zależności kto by startował od tego czasu, kto by był prezydentem do tego czasu, tak, bo, bo to nie byłoby za rządów Andrzeja Dudy. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry. Pamiętajmy, że to wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, a nie stan faktyczny. Zobaczymy, czy ta przepowiednia się sprawdzi. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.